Dzień dobry, ja jestem Nerwary, mam przed Wami opis zmian w patchu 6.22. Jest to patch bardzo ważny i zaczynający oczywiście presezon. Także polecałbym obejrzeć go całego, bo dużo, bardzo dużo się zmienia w grze. Wręcz gra zmienia się nie do poznania. Także jeśli ktoś jutro wejdzie do gry bez znajomości tego filmiku, czy ogólnie przeczytania tych zmian, no to może się bardzo zdziwić. Także dajcie znać znajomym, żeby obejrzeli to przed zagraniem gry. Bo jak mówię, są tak duże zmiany w supportach, tak duże zmiany w dżungli, że gra się totalnie zmieni. Także dajcie znać znajomym, żeby wiedzieli po prostu, czego się mogą spodziewać. Standardowo proszę zostawić kciuka, jeśli lubicie to, co robię. Zostawić suba, jeśli jesteście nowi. Dużo ludzi nowych przychodzi na kanał, także zostawcie subskrypcję i oglądajcie na spokojnie. Polecam sobie, jak oglądacie takie właśnie tutaj materiały. Jak oglądacie na komputerze, to tam macie taką zębatkę. Naciśnijcie sobie i przyspieszcie sobie ten film. Ja mam taką tendencję do wolnego mówienia, ale przyspieszenie daje bardzo fajne efekty. Dobra, lećmy z tym. Patch jest no spory. Także posiedzimy tutaj pewnie z pół godziny, także weźcie sobie coś tam do picia, do jedzenia i lećmy. Tak, zaczynamy presezon. Na początku są te aktualizacje zabójców. To jest ogólnie, to jest główny... Główne, jak to powiedzieć? No ogólnie asasinów ruszają w tym presezonie. To jest główny aspekt tego, o, presezonu, o właśnie. Także te wszystkie postacie, nie będę się tutaj zagłębiał, jeśli chodzi o liczby itp. itd. Wszystkie te postacie nagrałem i omówiłem bardziej na osobnych filmikach. Tutaj jest taka playlista. I dam ją wam pod tym filmem, także sobie tam zerknijcie, jeśli was interesuje jakiś czempion. Z każdego tego czempiona nagrałem filmik, także odsyłam tam. Także tutaj nie będę się zagłębiał do każdej postaci, nie ma sensu tych wszystkich liczb obczajać. Także zapraszam do tamtych filmów, jeśli was interesuje jakaś postać. Tyle. Lecimy dalej. Pyk, pyk, pyk. Ok, mechanika ukrywania się. To już też było w miarę omawiane, ale na szybko. Będziemy mieli teraz dwa rodzaje bycia niewidzialnym. Będzie kamuflaż i będzie niewidzialność. Teraz, kamuflaż jest tylko dla postaci takich jak Evelyn, Rengar i Twitch. W wielkim skrócie jest coś takiego, że na Rengara i Twitcha dają po prostu to, co miała Evelina. Czyli jeśli jesteście blisko gościa, to wtedy po prostu wyskakuje ten taki wykrzyknik, prawda? I dodali to właśnie na Q Twitcha oraz na R-kę Rengara. Taka zmiana. Także wcześniej tym Twitchem mogliście sobie stać obok gościa na niewidzialności, teraz już nie będziecie mogli, bo będzie was było widać. Także tak to działa. I tutaj zakamuflowani są właśnie widoczni przez totemy kontroli. Tutaj pinki zostały usunięte, o tym za chwilę będzie. Także pinki, znaczy te totemy kontroli, to już nie są pinki, będą odkrywały właśnie te postacie, ale na przykład już nie te, które są niewidzialne. Także kamuflaż, trzy postacie, tyle. Tam jeszcze będzie małe wynagrodzenie dla tego Twitcha, ale to oczywiście później. Dalej, niewidzialność, czyli wszystkie W Akali, R Kha'Zix'a, R Kha LeBlanc'i, Q Shakera, R Kha Talona, pasywka od Teemo, R Kha od Vayne i W od Wukonga. Nie ma opcji na wykrycie tego za pomocą pinków, czy też tym właśnie tych control wardów, prawda? Tylko i wyłącznie wieża może wykryć taką niewidzialność. Także to jest ogólnie duża, duża zmiana. I no dużo, bardzo znacząco, prawda? No bo teraz Vayne na pewno będzie silniejsza, Shaker będzie silniejszy, chociaż sporo jest pozmieniany, odsyłam oczywiście do filmiku. W Akali teraz będzie też o wiele silniejsze, też jest W Akali zmieniona, także dużo się tutaj, dużo się zmienia, także fajna, ciekawa zmiana. Tak jak mówiłem, tylko i wyłącznie pobliskie wrogie wieże was wykrywają tych umiejętności, także takie rzeczy. I dodali coś takiego jak migotanie, czyli jak ktoś jest niewidzialny, na przykład jak Vayne daje R-kę, daje Q, to jest niewidzialna tam przez bodajże 1,5 sekundy, prawda? Ale jeśli uda wam się trafić z jakiejś umiejętności, na przykład Q Ezreala w tą Vayne, to będzie ją tak troszeczkę widać. Nie będzie tego pasku HP jej, tylko będzie takie ciężko mi to kurczę ubrać słowa. Będzie tak po prostu no migotać, no to jest chyba najlepsze co mogę. Co mogę powiedzieć? Jak ktoś grał w Hotsa kiedyś, to była ta postać nowa i to jest bardzo podobna mechanika. Także do tego wam mogę porównać. Także jeśli gościa traficie, to po prostu on tak będzie migotał. Także będziecie wiedzieć, gdzie jest, ale nie będziecie mogli go zaatakować. Tak będzie działała aktualnie niewidzialność. Dalej, totem kontroli. Tak jak mówiłem, te pinki zostały usunięte, wprowadzili totem kontroli. 75 zł kosztuje, także tyle ile pink. Tam na PB był za 50 wcześniej, ale jednak stwierdzili, że jednak nie. Teraz, totemy kontroli działają na tej zasadzie, że po pierwsze nie, nie,
Nie pokazują już niewidzialnych, czyli tamtych wszystkich, co było wyżej. Działają na tej zasadzie, że jeśli postawicie totem kontroli obok normalnego warda, to wtedy ten ward przeciwnika nie daje wizji, po prostu wyłącza go. Coś na zasadzie, jak wcześniej się miało ten trinket czerwony, prawda? Tak samo właśnie wyłączałeś wardy. I tak będzie działało teraz totem kontroli. Standardowo oczywiście jeden totem kontroli będziemy mogli mieć na mapie. I tyle. I tyle. Także taka zamiana. Ciekawa. Ujawniałem kamuflaż, ale nie niewidzialność. Tak jest, także no. Ping padł, wiadomka. Dalej, nagrody za totemy. Zwiększyli troszkę doświadczenie za niszczenie wardów. Tutaj, nie, może niektórzy z Was nie wiedzieli o tym, ale za zabicie wardów, czy tam zniszczenie raczej, dostawaliście doświadczenie. Także totemy zwyczajne i te sidestone'owe, 10 doświadczenia więcej. Kontrole są 40 tak samo. I daleko widzenia, czyli te niebieskie, 5 punktów doświadczenia więcej. Takie rzeczy. Kradzież życia z totemów, czyli jeśli mieliście lifesteala, jakiś tam item, który tam Wam zwracał HP za autoataki, działały one na wardach, czyli na przykład zadajecie jeden obrażeń, ale leczycie się za tam 50 powiedzmy, prawda? Teraz już tego nie będzie. Usunęli kradzież życia z totemów, po prostu. Takie zmiany. Dalej. Przedmioty dla zabójców. Armor Penetration, to co było wcześniej, zostało usunięte, znaczy usunięte, zmienione na destrukcję po prostu. Zmienili nazwę i troszkę się inaczej teraz to będzie liczyło. Ale jest to tylko raczej taka zmiana na. Tak po prostu zmienili. O. Dalej. Tutaj wszystkie te runy, wszystkie masterki, które miały wcześniej właśnie przebicie pancerza, teraz po prostu jest zmieniane na destrukcję. Także tutaj jest tak jakby cały czas tak samo, tylko po prostu inne liczby są dodane. Także też tutaj się nie będę za bardzo zagłębiał, no nie ma sensu tego wszystkiego liczyć. Wszystko wychodzi tak samo, tylko po prostu zmienia się nazwa, ponieważ niektóre przedmioty właśnie będą miały troszkę inne liczby. Dalej, ząbkowany sztylet, czyli dirk tak zwany po angielsku. Obrażenia do ataku zwiększono o 5. Nie ma już przebicia pancerza, tylko właśnie będzie destrukcja. Dalej, nie będzie już tego, że jak zabijecie miniona, to następny będzie zadawał więcej obrażeń, tylko będzie dawał wam 20 jednostek prędkości ruchu poza walką. Taka rzecz. Dalej, sztylet kusownika to jest itemek dla dżunglerów, można powiedzieć, i ewentualnie może midlanerów, którzy gankują, czy inwajdują dżunglę przeciwnika. Działa to tak, że kupujecie sobie za 750 ten sztylet kusownika i jeśli zniszczycie 3 obozy z wrogiej dżungli, to wtedy zmienia się w ten ząbkowany sztylet, czyli ten. Takie coś, czyli na przykład na jakieś Kha'Zix'ów, Rengarów itp. itd. Będzie spoko opcja na pewno. Fajna, no fajny motyw po prostu. Dalej, Ostrze Nocy. Coś w stylu Banshee Vale'a, ale pod Assassinów po prostu. Także łączny koszt 3100, AD60, odporność na magię 35, destrukcja 15, prędkość ruchu daje i najważniejsze, działa to w ten sposób, że odpalasz ten item, po 1,5 sekundy odpala ci się tarcza, która trzyma się przez 10 sekund i działa tak jak Banshee Vale po prostu, czyli absorbujecie jakąś umiejętność i tyle. Tak to działa. Cooldown 45 sekund. Takie coś. Całkiem ciekawa zmiana. Jak grałem chyba z Zedem albo Talonem, to zbudowałem ten item, także sobie sprawdźcie go z ciekawości. Jak chcecie. O, to sprawdźcie. Dalej, Mroczne Ostrze Draktaru. Obrażenia do ataku zmniejszono o 10. Nie ma już prędkości ruchu na zasadzie procentówki, tylko będą teraz 20 jednostek po prostu. Przebicie pancerza oczywiście jest zmienione na destrukcję. Nie będzie już tego wybuchu takiego jak był wcześniej na zasadzie ulti Zeda powiedzmy. Teraz będzie dawało coś takiego, że jeśli przez co najmniej 1 sekundę będziesz poza zasięgiem, to następny nasz autoatak jest zwiększony o 50 plus każdy punkt destrukcji, czyli z tych wszystkich przedmiotów się to sumuje, prawda? I są to nieuchronne obrażenia, czyli jest to true damage, także ciekawa sprawa w sumie. Bardzo możliwe, że ten item będzie mocno grywalny właśnie na tych wszystkich asasinach. W sumie, no po to jest zrobiony, prawda? Dla asasinów. I jeszcze będzie coś takiego, jak wcześniej było przy smajtowaniu w raidów, że jeśli znajdziecie jakiegoś warda, to wam się uaktywni Oracle, czyli wykrywanie totemów na 8 sekund. Także coś takiego będzie. Całkiem ciekawe. Dalej, Yomu. Potaniało 300. Tutaj oczywiście zmieniony jest na destrukcję. Będzie dawał
ruch poza walką oczywiście. I tutaj jest zmiana taka, że nie będzie dawał już tego. Prędkości ataku już nie będzie dawało, będzie dawało tylko prędkość ruchu. Także atak speedu już nie daje przy użyciu. I teraz co będzie dawało? Aha, będzie dawało przenikanie przez jednostki. Takie dla assassinów może być w miarę przydatne. I tyle. I tyle. No 300 zł mniej, także taki. Tak to ruszyli w ten sposób. Dalej, paszcza Malmortiusa będzie się budowała z innego przedmiotu. Wcześniej była robiona z tego sztyletu, tego ząbkowanego, prawda? Teraz już będzie robiona z Warhammera, czyli ten za 1100, który daje CDR-y. No i właśnie CDR-y 10% dodali do tego przedmiotu. I ogólnie to już nie będzie taki. To już nie będzie przedmiot pod tych. Nie będzie przedmiot pod asasinów po prostu bardziej. No bo przebici pancerza ściągnęli, dali CDR-ki. I jak była ta opcja, że macie mniej niż ileś tam HP, to się włącza to cała ta tarcza, prawda? Będzie dodawała jeszcze 20 obrażeń AD. Takie coś. Całkiem spoko. Całkiem spoko opcja. Koszt jest bez zmian. Okej. Żyjąca dżungla. Wprowadzenie. Okej. To są te zmiany, jeśli chodzi o tak zwane kwiatki. Też troszkę tam był jeden filmik na ten temat, co tam uważam. Także tam, jak ktoś jest ciekawy mojej opinii, to tam się proszę bardziej kierować. W wielkim skrócie, nie podoba mi się to za bardzo, ale zobaczymy. Będą się pojawiać trzy rodzaje kwiatków: czerwony, niebieski oraz zielony. Czerwony to jest takie WZX-a, czyli podbijający kwiatek, który możecie sobie przeskoczyć przez ścianę. Niebieski jest to kwiatek, który daje wam wizję w dany rejon mapy, że tak powiem. I zielony tutaj leczący po prostu. Takie rzeczy. Coś takiego wchodzi. Nie wiem, jak mówię, ja tam mówiłem, że na niższym poziomie to może być całkiem spoko, ale na wyższym średnio mi się to podoba, ale zobaczymy, precyzja się zaczyna. Zobaczę to w praktyce. Tak to pograłem na PBE, chyba z 10 gier może na tym. No tak średnio byłem przekonany. Zobaczymy, może się przyzwyczaję. Może znajdę w tym jednak coś fajnego. Te mechaniki ogólne, no to wszyscy by chyba powinni już wiedzieć, jak działają, prawda? Także tutaj nie ma co się bardziej zagłębiać. Dalej, porażenie, czyli smite. Usunęli ze smite'a, czy inaczej, jak smite'owaliście na przykład Grompa, to mieliście dodatkowy tam buff, prawda? Że zadawało, jeśli ktoś was atakował, to dostawał obrażenia, prawda? Albo na przykład jak zesmajtowaliście dużego wilka, to wyskakiwał ten duszek, prawda? Albo jak zesmajtowaliście golemy, to mieliście stuna lub damage na turecie, prawda? Wiecie, o co chodzi. No, tego już nie będzie. Usunęli to. I właśnie za to wprowadzili te kwiatki. Także nie wiem, mi się bardzo podobał właśnie teraz sezon 6 i ta zmiana. Moim zdaniem była świetna, no ale no niestety, odchodzą od tego. No cóż. I w zamian teraz za to będzie nam przywracało 100 punktów HP, każdy smite oraz 10% naszego maksymalnego zdrowia. Takie rzeczy. Przeładowanie amunicji, czyli tego smite'a, będzie teraz co 1,5 minuty i rozpoczęcie ładowania amunicji, trochę to dziwnie brzmi, amunicji, jest 15 sekund później. Także takie zmiany, które troszkę tam w early game, mam wrażenie, że będą trochę to może boleć. Ogólnie trochę, znaczy mocno się zmieni dżunglowanie, bo wcześniej się zaczynało na przykład na smajtowanie się, smajtowało się Grompa, prawda? Teraz już nie będzie sensu smajtować Grompa, bo już nie ma tego buffa, prawda? Także możliwe, że teraz będzie dżungla na zasadzie, że zaczynasz na redzie albo na blue buffie. Zobaczymy. Tutaj jeszcze za chwilę przejdziemy do tych potworków w dżungli, bo one też są zmienione, także za chwilę oczywiście do tego przejdziemy. Maczetałowcy 5 AD, znaczy 5 obrażeń przetrafienia więcej. Kradzież życia zwiększona o 2%. Okej, takie wynagrodzenie. I oczywiście na tych ulepszeniach maczetyłowcy też to będzie. Także na tych wszystkich zielonych, czerwonych, niebieskich cały czas to będzie działało. Teraz odradzanie tych małych obozów zwiększone o 50 sekund. Również duża zmiana w dżungli. Bardzo duża, czyli w rejty wilki, grąb i golemy się co 2,5 minuty będą spawnować. To jest duża, bardzo duża zmiana. I teraz o wiele bardziej będzie nagradzane wchodzenie do dżungli przeciwnika i zabieranie jego dżungli, no bo 2,5 minuty, prawda? Długa, długa sprawa. Także takie rzeczy. Ciekawe są te zmiany. No, na pewno bardzo mocno zmieni się gra przez to. Cała meta powinna się zmienić. I okej.
Dalej, ta aktualizacja obozu, właśnie. Niebieski strażnik czerwony, czyli red buff i niebieski. I blue, tak jest. Po pierwsze, nie będzie już tych malutkich dwóch przy blue i redzie. Po drugie, dodaje coś takiego, że niebieski strażnik będzie miał ujemny wskaźnik odporności na magię, czyli jeśli zadajecie jakieś tam umiejętności, to więcej obrażeń zadacie właśnie z tych umiejętności. I czerwony ma ujemny pancerz, czyli oczywiście ataki fizyczne będą lepiej na to działały. Takie rzeczy. Dalej, brzytwodziowe, czyli raptorki. Są dwa dodane nowe te raptory i tyle. Dalej, skalniaki. Skalniaki teraz działają tak, że jak zabijecie skalniaka, to wyskakują dwa małe z niego i tak dalej, i tak dalej. Takie coś. Ogólnie, jeśli chodzi o te zmiany tutaj z tych wszystkich, polecałbym zobaczyć jakąś grę właśnie z tej tutaj playlisty, bo no, widać to po prostu w praktyce, prawda? Więc najlepiej coś takiego zobaczyć, albo ewentualnie po prostu u was w grze to sobie zobaczycie. Dalej, ponurnik, czyli grąb. Na początku, jak zaczynacie go atakować, to ma zwiększoną prędkość ataku. I tyle. I jeszcze, oczy, nie tyle, tylko jeszcze pojawia się 15 sekund po innych obozach. Aha, i tutaj tak samo skalniaki, też 15 sekund później. I teraz jeśli, o co tutaj chodzi? Chodzi oczywiście o to, żeby botlane'y nie zabierały ani grompa, ani golemów. Taka zmiana, wycelowana w botlane'y. Także botlane'y będą teraz, no nie będą zaczynać ani na grompie, ani na golemach. Też ostatnio raczej się już od tego odchodzi, no ale zrobili tak, żeby właśnie tego nie było. No i też tutaj zauważcie, że 15 sekund później, czyli blue i red będą 15 sekund wcześniej, prawda? Także jak gdyby Riot nawet zmusza tutaj do robienia blue lub reda jako pierwszego. Także tak to będzie wyglądało. I mroczne wilki są bez zmian. Także może ewentualnie na wilkach będziemy zaczynać? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Trzeba będzie to wszystko zestawać. Dalej, Herald teraz się pojawia w 10 minucie. To jest ten potworek, który jest przed baronem oczywiście. 10 minucie do 20 minuty oczywiście. Obrażenia do ataku zostały zmniejszone o 20. Takie rzeczy. Dalej, starszy smok, czyli ten Elder Dragon po 35 minucie. Będzie trwał o pół minuty dłużej. Oraz taka zmiana, którą dowiedziałem się jakieś 2 tygodnie temu chyba. Im więcej było wziętych smoków w grze, tym ten smok był silniejszy. Nie wiedziałem o tym. Totalnie o tym nie wiedziałem. Ostatnio na Reddicie ktoś napisał o tym. Masakra, zdziwiłem się, że coś takiego w ogóle w tej grze jest. No ale ogólnie usuwają już to, także spokojnie. Dalej. Stwory. Jeśli chodzi tutaj o minionki. Stwory walczące. Przyrost zdrowia z czasem zwiększono 60%. Także wszystkie miniony więcej HP. Jeśli chodzi o obrażenia, zostaną takie same, jeśli chodzi o te walczące, czyli te z mieczykami, prawda? Te stansowe, czyli te z różdżkami, przyrost zdrowia 60% i obrażenia zadawane o 100%, także 2 razy więcej będą uderzać, także tutaj też cała ta meta, jeśli chodzi o puszowanie linii, też się zmienia, także no mówię, to jest ogromny patch, który dużo zmieni, także lepiej, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dalej, wieże również dostały zmiany. Zmiany są takie, że jak macie te wieże przy inhibitorze, prawda? I Nexusie, to te turety miały laser, prawda? Że cały czas was smażyły. A teraz po prostu będzie tak jak na pozostałych, czyli po prostu będą pociski, tak jak było kiedyś. Także też to było poprzez jeden sezon, tak mi się wydaje. Wrócili po prostu do starszego wyjścia, także będą pociski na wszystkich turetach na całej mapie. Nie wiem, jak dla mnie ten laser był całkiem spoko, no ale cóż. No cóż, no cóż. Dalej, tutaj jeśli chodzi o obrażenia, po prostu standaryzują je, żeby było wiadomo, ile procent na danych minionkach będzie zadawane, że tak powiem. No bo tutaj tyczy się to tych zmian tutaj, tych o, prawda? Także nie działa to teraz na zasadzie danych obrażeń, tylko po prostu bardziej procentówki. O, że wieże zadają obrażenia dla minionów procentowe. Tak to działa. Ale no, nie będziemy widzieć zmian, także nie jest to żadna zmiana, no, tak powiem. Dalej, ikony minimapy, roślinki będzie widać na minimapie. Wieże na minimapie będą się zmieniały zależne od tego, od zdrowia. Także ciekawe. I obozy w dżungli będą miały mniejsze ikony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie zwróciłem uwagi na PBE. Chociaż nie jestem pewny, czy było na PBE w sumie. Dalej, przechodzimy do przedmiotów. Egida Legionu, czyli loket, będzie zmieniony. Łączny koszt 1100. Wcześniej kosztował 1500, z tego co pamiętam. I teraz tak, odporność na magię zwiększono o 10 i dodali pancerz 30. Ale
Nie daje już zdrowia, nie daje regeneracji zdrowia, tej całej aury nie ma, nie dodaje już też odporności na magię. Także on będzie dawał tak naprawdę tylko i wyłącznie rezisty. I tyle. I dalej, naszyjnik, czyli oczywiście wzmocnienie tego, będzie dawało odporność na magię 60, pancerz 30. Nie daje zdrowia, nie daje żadnej tej aury oczywiście. I daje tylko i wyłącznie tą tarczę. Ale tarcza jest większa, to wam od razu mogę powiedzieć. Trochę. Czy tro o, przepraszam. Sporo się zwiększa ta tarcza, także ciekawa sprawa, no ale już nie będzie tak bardzo pożądana przez supportów. Takie mam wrażenie, no bo jednak to brak 400 punktów zdrowia. No trochę boli, prawda? Ale na niektórych postaciach myślę, że cały czas będzie grany. I łączny koszt 300 zł mniej za naszyjnik. Dalej, sztandar dowódcy będzie się teraz budowało z lodowego całunu, czyli to jest Glacial Shroud. Jeśli ktoś nie wie. Także taka jest zmiana, bo wcześniej był z kodeksu był robiony, prawda? A teraz już będzie po prostu inaczej. No i też tutaj usunęli po prostu tą aurę po prostu. I tyle. Także takie zmiany, jeśli chodzi o ten itemek. Nie chcieli po prostu tej aury, no bo loket był takim przedmiotem na supporta, który zawsze robiło się pierwszy po prostu. Ten item był tak dobry, że każdy support musiał po prostu robić loketa jako pierwszy, albo ewentualnie, jeśli mieliście Zaire, to wtedy jungler robił loket, bo po prostu no, trzeba było mieć ten przedmiot, bo jest tak dobry. Także musieli coś z tym zmienić i to są właśnie te zmiany. Dalej, przedmioty dla zaklinaczy. Bluźnierczy Bożek. Koszt kompletowania 50 dni i siła leczenia i tarcz zmniejszono o 2%. Dalej, Kielich Harmonii. 100 zł mniej, koszt skompletowania 100 zł mniej. I teraz usunęli już te całe procentówki, które były po prostu dziwaczne. Gdzieś tutaj to było napisane. O właśnie. Była skomplikowana, bla bla bla. I teraz po prostu procentowe zwiększenie podstawowej regeneracji many też będzie dotyczyło regeneracji zdrowia. Także spoko. Spoko ludzik. Odkupienie. To jest nowy przedmiot. Bardzo ciekawy. Od razu wam mówię. Łączny koszt 2100 zł. Zdrowie daje 400. Regeneracja zdrowia, many. TDR daje, siłę leczenia i tarcz również daje. I teraz aktywka jest mega ciekawa. Słuchajcie tego. W zasięgu 550 jednostek, także nie tak jakoś bardzo daleko, po 2,5 sekundach na danym jakimś tam obszarze, a będzie, jeśli macie tutaj jakiś czempionów w tym zasięgu z waszej drużyny, to ich leczycie za tutaj 130 plus 20 za każdy poziom tego czempiona, który jest w tym polu. Oraz jeśli jest jakiś wrogi bohater w danym tym terenie, to zadaje im obrażenia w wysokości 10% maksymalnego zdrowia. Także ciekawa sprawa. 2 minuty, przepraszam, cooldownu. I to najciekawsze, można użyć tego przedmiotu będąc martwym. Ciekawe, no to jest nowy przedmiot. No zobaczymy. Tam, no, pamiętam, że na jednej z gier tutaj ktoś to zbudował, ale nie pamiętam na której niestety. Ale bardzo ciekawy przedmiot. Myślę, że tutaj. Sporo, znaczy myślę, że wejdzie do mety, o, po prostu tak powiem, na tych wszystkich karmach czy innych jakichś dżanach na przykład. Myślę, że jak najbardziej, na Soracy też, o, na tych bardziej takich defensywnych. Dalej, ognisty trybularz, koszt skompletowania zmniejszony o 50, łączny koszt o 100 zmniejszony, siła leczenia i tarcz o 5% zmniejszona. I teraz dodali to, znaczy zmienili, inaczej, 5% na prędkości ataku zwiększyli. Damage na autoataka zmniejszyli o 10, ale dodali 20 lifestealu. Znaczy, jest to lifesteal? No, można powiedzieć, że jest to lifesteal, ale nie na zasadzie procentowym, tylko po prostu za każdym autoatakiem dostajesz 20 HP. Po prostu. Nie zwiększa się to ani nie zmniejsza. Coś takiego. Spoko. Myślałem, że będzie jakoś może bardziej procentowo, coś w tym stylu, ale nie. 20 za każdym razem, nieważne która minuta. Takie coś. Dalej, Tygiel Mikaela. Tutaj są te same zmiany, które były w kielichu, bo oczywiście z kielichu się robi to. Łączny koszt zmniejszono o 300, a i podstawowa regeneracja zmiany many zmniejszono o 50%. Tak to działa. Tutaj, z tego co pamiętam, ten item miał 3 minuty cooldownu, także zmniejszyli tutaj o minutę. Także jest to ciekawe. Oraz był taki małe opóźnienie było w tym przedmiocie, a teraz już będzie natychmiastowe. Także całkiem spoko, bo było coś takiego, że ten item musiał dolecieć do naszego sojusznika. Teraz będzie od razu, natychmiastowe. Także bardzo fajne, bo niekiedy było coś takiego, że użyjesz na gościa i on już w tym samym. On, no, sekundę, niecałą sekundę, jakieś tam milisekundy wcześniej po prostu umiera
item wchodzi na cooldown i jest niefajnie, także spoko, sprawa, że będzie natychmiastowe, podoba mi się to. Dalej, gra Latina, zmniejszony koszt do 150, i tutaj ta sama zmiana, jeśli chodzi o kielich po prostu. Tyle. Przedmioty dla strażników, czyli takie dla supportów tankowatych, czyli jakieś tam Alistary, Leony, jakieś Thresh może, no wszystkie takie bardziej tankowate po prostu. Także to jest nowy przedmiot oczywiście. Zdrowie 400, pancerz 20, regeneracja zdrowia 100% i system znajomych. Co 1,5 minuty możecie się łączyć z danym czempionem. I jeśli jest w pobliżu twój partner, dostajemy 15% prędkości ruchu. Gdy poruszasz się w jego kierunku, tak jest, i 40 punktów dodatkowego pancerza. Także bardzo, bardzo ciekawa sprawa. I jeśli jesteście połączeni, to 12% obrażeń, które on zadaje, daje nam 12% leczenia. Także takie coś, ale jeśli wasz partner dostaje obrażenia, to wy dostajecie obrażenia za niego w jakimś tam procencie. Tak jest, 12% otrzymywania obrażeń. Także coś w stylu połączenia Kalisty, takie mam wrażenie, że to jest. Ale czy to będzie działać? Zobaczymy. Myślę na tych wszystkich takich tankowatych Alistarach, Leona, tak jak powiedziałem. No bo będzie spoko. Takie mam wrażenie. Dalej, zbocze góry. To jest ten item, który daje tego shielda, prawda? Teraz będzie działał tak, że jak dajecie na sojusznika tą tarczę, to również będzie ona dawana dla was. Takie coś. Albo jeśli będziecie chcieli dać tylko na siebie, to i tak jakiś sojusznik dostaje tą tarczę. Także jest to item dla dwóch osób. Dla was i dla waszego sojusznika. Bardzo fajna zmiana moim zdaniem. Bardzo przyjemne. Dalej, kolejne zmiany, jeśli chodzi tutaj o supporty. Oko 100% więcej regeneracji zdrowia. O proszę. Oko oazy. Łączny koszt zmniejszono o 300. Regeneracja zdrowia zmniejszona o 50%. Dalej, zwiastun zakaj łączny koszt zmniejszony o 100. Ok. Talizman wstąpienia 100 zł mniej. I mroźne serce również 100 zł mniej. Trochę będzie zmiana w mroźnym sercu, bo chyba jakiś czas temu to podrożyli, albo mi się coś źle kojarzy. Ale okej, spoko. Dalej, bohaterowie. Alistar dostał zmiany na swoim E i na swojej pasywce. Również tutaj nie będę się bardziej zagłębiał. Odsyłam oczywiście tutaj do playlisty Alistar po reworku. Jest cały omówiony. Twitch to jest jedyna postać, przy której się zatrzymam, ponieważ się nagrałem z niego filmu. Także po pierwsze, to Q zmienili mu, no bo wiadomo, ma ten kamuflaż, prawda? I teraz, czas trwania niewykrywalności zwiększony jest. O, tutaj no sporo sekund. 10 sekund na pierwszym levelu, 14 na ostatnim. Także no to jest wynagrodzenie za to, że łatwiej go wykryć, prawda? Prędkość ruchu zmniejszono o 10%. Ok. Ale jeśli jesteście blisko przeciwnika, dostajecie 30% prędkości. Tylko zastanawiam się, na jaki zasięg jest to, będąc w pobliżu przeciwnika. No cholera wie, nie wyjaśnili. Dalej, w W zrobili taką zmianę, że jak rzucicie to W, to wcześniej działało tak, że rzucacie na gościa i dostaje trochę spowolnienie, dostaje tam kilka staków, prawda? To by działało tak, jak troszkę jak W Cassiopeii, można powiedzieć, że będzie po prostu na danym rejonie trutka. Jeśli ktoś to wejdzie, to po prostu będzie dostawał staki od Twitcha. Taka zmiana. Takie ciekawe moim zdaniem, bo na jakieś tam T-fighty będzie pomagało. Także takie rzeczy. I dalej RK. Twitcha zmienili mu nazwę z Ratatat na Wale na Oślep. Także tak jak było wcześniej, po prostu wrócili do tego, co było dawniej. Dostaje aktualizację tutaj skórek, także te wszystkie splażarty są zmienione. Tak więc spoko. Teraz właśnie w ogóle w ZDA będzie Twitch. No to już będą moje wrażenia właśnie z Twitcha. Fajnie. Lećmy dalej. Ivern dostaje buffy. W końcu cały czas chce grać tym Ivernem, ale kurczę, no potrzebował buffy to po pierwsze i po drugie ludzie trochę nie ogarniają, jak grać z Ivernem, co mnie strasznie boli. No ale cóż. Czas odnowienia Q zmniejszony o 2 sekundy na każdym poziomie oraz będzie można kliknąć drugi raz Q, żeby dolecieć po prostu. Coś takiego. To jest to, o czym mówiłem od samego początku, jak na PB grałem tą postacią, że dziwne jest to, że trzeba nacisnąć prawym przyciskiem myszy, żeby doskoczyć do gościa, zamiast dać drugi raz Q. Także fajna, fajna moim zdaniem zmiana. Dalej R100, dają dodatkowy HP. Tutaj na drugim levelu i na trzecim 500 i 250. Spoko, zawsze coś. I powinna być
mądrzejsza. Ale w ostatnim, nie w ostatnim, przedostatnim patchu bodajże były zmiany na Ivern'a. Też powiedzieli, że ta stokrotka będzie bardziej ogarnięta. Zagrałem jedną grę. Cały czas była po prostu jak upośledzony golem po prostu. Także mam nadzieję, że w końcu coś będzie lepiej działał ten Ivern. Pewnie go tam w precyzjonie potestuję. Ale szczerze powiem, że w mecie asasinowej Ivern wątpię, żeby dawał radę po prostu. Ale zobaczymy. Dalej, Kled. Na pasywce czas powrotu do siodła zmniejszony o pół sekundy oraz W na ostatnim poziomie zmniejszone o 2%. Takie rzeczy dla Kleda. Dalej, przedmioty. Berło otchłani, Abestar Scepter. Miał coś takiego, że każdy, kto był wokół was, miał zmniejszoną odporność na magię o 20 punktów, prawda? Teraz jest to usunięte i będzie po prostu, że pobliscy wrogowie otrzymują 10% więcej obrażeń magicznych. Takie coś. Taka zmiana. Spoko. Revolver Hextech, 25 obrażeń mniej po prostu. Daje Protoboss Hextech, 10% mniej za każdy dodatkowy bełt. Bełt to się nazywa? Okej, okay, no bełt. Nie chcę być inaczej. I skalowanie zmniejszone o 10%. Tak jest. Dalej, specjalizacje, czyli masterki. Tutaj również odsyłam was do filmiku Nowe Masterki w sezonie 7. Tam wszystko mówiłem, także proszę sobie tam, jak jesteście ciekawi, zerknąć. Ogólnie troszkę się to zmienia w tych masterkach, także radziłbym sprawdzić. Radziłbym wam sprawdzić. Dalej, aktualizacja klienta League of Legends. Teraz już w presezonie będzie można sobie spokojnie ściągać ten nowy klient. Ja jeszcze osobiście tego nie zrobiłem, także jutro pewnie dopiero go sobie ogarnę, ale też tutaj napisali, że nie trzeba, ale już jak pewnie wejdzie sezon 7, który tam się zaczyna 7, przepraszam, 6 grudnia, to pewnie już będzie trzeba go mieć. Także ja sobie jakoś na dniach, może jutro, ogarnę już ten nowy klient. Zobaczymy. Może jakiś filmik nagram na temat nowego klientu, co się zmienia itp. Zobaczymy. No, na razie się nie zagłębiałem w ten nowy klient i także nie za wiele mogę powiedzieć wam. Ale jak się rozgarnę w nim, no to nagramy coś. Tutaj, jeśli do 15 listopada odpalicie ten nowy klient, to dostaniecie taką ikonkę. Także jak ktoś lubi kolekcjonować te ikonki, no to no polecam, polecam. Dalej, sortowanie tablicy wyników, czyli coś, co już mieli wprowadzić chyba z miesiąc temu. Jeśli gracie rankedy albo drafty ewentualnie, to wtedy będziecie mieli ustawione pod tabulatorem od topa do bota, tak jak być powinno. Także bardzo fajna zmiana. Jak mówię, miało być wcześniej, ale tam się coś im pokiczkało, także fajnie, że będzie już to działało. Dalej, gra rankingowa. Tak jest, zakończył się sezon. I tyle. No, co do nagród, do 2 tygodni wszystkie nagrody zostaną przydzielone, także tam do 20 któregoś mają czas. Także proszę mi nie spamować, czy to na fanpage'u, czy to na moim streamie, dlaczego nie dostałem skina do Maokaja, ok? Możemy się tak mówić? 2 tygodnie czasu mają, dobra? I tyle. I tyle, i tyle. Dalej, aktualizacja kolejek rankingowych. No to już będzie te zmiany na Flex i na Solo Duo. Także to też było oczywiście omawiane. W następnym sezonie, ogólnie w wielkim skrócie, będą 2 kolejki. Solo Duo lub Flex, czyli granie od 1 do 5 osób w jednej drużynie. Takie coś. Ale to odsyłam również do. Aha, tutaj będę. Dodam ten filmik z tymi zmianami rankingowymi do tej playlisty, bo no trzeba. Naprawione błędy to oczywiście standardowo te wszystkie małe zmiany. I tyle. 33 minuty. No, tak jak mówiłem, z pół godziny tutaj posiedzimy. Nowe skiny, które nam wypuszczali. Kartus. A zobaczmy sobie je na tych, na dużych ekranach. Co my tu mamy? Kartusa mamy nowego. Takie coś. Jayce'a mamy nowego. Ciekawie wygląda. Barda mamy nowego. Sejuani mamy nową. Taka trochę elficka. Mamy Hecarima tutaj. I mamy Nasusa tutaj. Ten Nasus wygląda bardzo fajnie. Widziałem go na PBE. A tutaj Ewelina chyba jest. I mamy tutaj Trendla. I Trendl, i to jest Nautilus oczywiście. Całkiem fajnie ten Trendl wygląda, tak mi się wydaje. No, zobaczymy. No i tyle. A nie, jeszcze nie. Jeszcze tutaj mamy te barwy, czyli chroma skiny do Poppy oraz do Brauma. O, fajny jest zielony. Fajny. A Poppy? Poppy bez strzału. Chyba różowa. Tyle. Także. No, tyle zmian. Wchodzi to w środę rano, standardowo.
Cóż mogę powiedzieć? No, presezon trwa miesiąc, także testujcie, dajcie znać, co tam uważacie, co zapowiada się fajnie. Dajcie znać znajomym, że są te zmiany, wyślijcie filmik, żeby sobie ogarnęli, bo naprawdę, no jeśli ktoś wejdzie jutro do gry i nie będzie wiedział, że coś takiego się stało, no to nie wiem, jak się odnajdzie w tej grze, naprawdę. Tyle postaci zmienionych, tyle przedmiotów zmienionych, tyle dżungli zmienionej, także naprawdę, no, trzeba wiedzieć, co się stało w tej grze, także polecam udostępnić dalej ten filmik. Także tyle. Dziękuję za obejrzenie. Odsyłam oczywiście do tej listy, żebyście sobie zobaczyli te czempiony, które się tam jeszcze nie widzieliście. Tyle. Standardowo. Dziękuję. Zapraszam na streamy. Teraz w presezonach będziemy testować te różne postacie właśnie asasinowe. Na YouTubie też na pewno się pojawi ta seria. Testujemy w presezonie, tak jak było rok temu. Także też się można tego spodziewać trochę na YouTube. I tyle. Dziękuję za obejrzenie. Życzę miłego dnia. Bye bye.